Dzień dobry. Ten odcinek będzie o świątecznej diecie matki karmiącej piersią. Dedykuję go matkom karmiącym piersią, ale również wszystkim najbliższym, rodzinie, ciociom, babciom, teściowym, mamom i wszystkim, którzy będą te święta spędzać wspólnie z matką, która karmi piersią. Idą święta, a wraz z nimi ten dylemat, co podać do jedzenia matce karmiącej piersią. Co ona może jeść, czego nie może, co ewentualnie mogłoby zaszkodzić dziecku. W wielu domach te rozważania wyglądają mniej więcej tak. Tego lepiej nie jedz, tam są grzyby. Karpia smażonego to ty nie możesz, no wiem. To może ja ci go ugotuję, co? Tak bez cebulki, bez przypraw, bez soli, na wodzie, sam. Będzie na pewno pyszny. Nie jedz kapusty. Dziecko będzie miało przez to kolki. A po grochu to on nie będzie miał czasami wzdęcia, później całą noc będziesz miała z głowy. Kawy lepiej nie pij, bo dziecko będzie bardzo pobudzone. Ciastka też w sumie lepiej nie jedz, bo tam jajka, mleko, wiadomo, lepiej nie ryzykować, same alergeny. Ale na makowca to ty uważaj, tam jest mak. Mak to przecież narkotyki. W tym barszczu jest czosnek. Nie jedz, bo potem mleko śmierdzi i dziecko go nie tknie. Wiesz co, może ty lepiej ziemniaczka sobie zjedz. Ziemniaczek jest taki bezpieczny, tylko wiadomo, bez soli, bez masełka, bezpieczny. No ale te śledzie to są surowe. Ty takich nie możesz, bo przecież karmisz. Czekaj, to co ty właściwie możesz jeść? Może ja ci kurczaka ugotuję, takiego z marchewką, z ryżem, bez przypraw. To powinno być bezpieczne. Kochani, to niestety nie są żarty. Takie teksty pojawiają się co roku w wielu domach w Polsce. Pytałam Was o to celowo przed nagraniem tego filmu, jakie porady słyszeliście od swoich najbliższych przed świętami zeszłego roku. Lepiej by było, aby w tym roku sytuacja się nie powtórzyła, a jeżeli właśnie zostałaś mamą pierwszego swojego dziecka i obawiasz się, jak będą wyglądały te święta pod względem gastronomicznym, to właśnie dla Ciebie i Twojej rodziny powstał ten odcinek. Jako położna i certyfikowana doradczyni laktacyjna chciałabym z okazji świąt umilić Wam ten czas i pozbawić Was tych wszystkich dylematów. W związku z tym udzielę Wam kilku rad i wskazówek. Po pierwsze, matka karmiąca piersią może jeść grzyby. Dlaczego grzyby pojawiają się najczęściej na tej liście produktów zakazanych? Z dwóch powodów. Pierwszy argument, jaki pada, to to, że są ciężkostrawne. No, są, tylko że to Ty będziesz trawić grzyby, które zjesz, a nie Twoje dziecko. No one w żaden cudowny sposób nie przenikną do mleka, więc nie ma się czego obawiać. Natomiast drugi argument to jest taki, że grzyby są trujące. No, zdarza się. Tylko co w związku z tym? Jeśli macie na Wigilię trujące grzyby, to lepiej, żeby ciocia zjadła albo wujek? Totalnie bez sensu. Kolejna kategoria produktów uważanych za zakazane dla matek karmiących piersią to są produkty wzdymające, takie jak groch czy kapusta. Ostrzeganie przed nimi akurat w okresie laktacji jest dość dziwne, ponieważ znów tak samo jak w przypadku grzybów, to Ty będziesz trawić groch i kapustę. Owszem, to trawienie niekiedy odbywa się z wytworzeniem gazów w jelitach, ale bynajmniej nie do krwi będziesz je wydalać. Więc nie ma się czego obawiać, do Twojego dziecka raczej nie dotrą, przynajmniej nie drogą krwi i mleka. Kolejnym problemem, który pojawia się przy świątecznym stole, jest śledź, ponieważ jak wiadomo śledź zazwyczaj podawany jest surowy. No i tutaj pojawia się pytanie, czy matka karmiąca piersią może w ogóle zjeść surową rybę? Właściwie nie widzę powodu, dla którego miałaby nie jeść surowych ryb, tym bardziej, że śledź jest akurat wspaniałym wyborem. Jest to wręcz pokarm, który powinna jeść matka karmiąca piersią i to nie tylko w święta. Dlatego, że śledź, który jest surowy, nie został poddany obróbce termicznej i zawiera dobre kwasy tłuszczowe, jest świetnym ich źródłem, a one są potrzebne matce karmiącej piersią i potrzebne dziecku. W związku z tym ja wręcz polecałabym jeść śledzia cały rok. Tak, tego surowego. Myślę, że argument dotyczący narkotyków w maku możemy sobie śmiało pominąć. Chyba, mam taką nadzieję, aczkolwiek on się niekiedy też pojawia. No i na koniec wszystkie produkty, które hipotetycznie mogłyby wywołać kolkę u dziecka, i na tej liście są zarówno produkty wzdymające, jak i potencjalne alergeny, jak i wszystkie produkty smażone. Moim zdaniem, jeśli dziecko dostanie ataku kolki w święta, to raczej nie dlatego, że mama spożywała alergeny czy smażoną rybę. Bardziej prawdopodobne jest to, że dostanie kolki dlatego, że udzielą mu się nerwy mamy, w związku z tymi wszystkimi dobrymi radami, lub po prostu z nadmiaru wrażeń, bo to jest jedna z częstszych przyczyn takich kolek, które się sporadycznie pojawiają. Dlatego, matko karmiąca piersią, jedz w święta wszystko, na co masz ochotę. Potrawy świąteczne z reguły są całkiem zdrowe i bogate w potrzebne Tobie kwasy tłuszczowe, witaminy. I tak naprawdę jest to taki czas, który powinien być radosny i taki bez troski. A z okazji karmienia piersią w wielu przypadkach kosztuje nas wiele nerwów. Dlatego, mamo karmiąca piersią, w święta jedz wszystko, na co masz ochotę. Wszystkiego dobrego, smacznego i wesołych świąt.